Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dalszy ciąg zodiaków, czyli kolejny znak zodiaku, prognoza na 2 tygodnie, horoskop dla Was. Dziś do wieczora postaram się wrzucić wszystkie znaki zodiaku, nagrać dla Was wszystkie rozkłady. No i co? Mamy bliźnięta i zobaczymy, co się przy bliźniętach zadzieje. Prognoza na 2 tygodnie, tak jak mówię, horoskop, jak wolicie, od 29 marca do 11 kwietnia dla Was, tak? Kochani, pomyślcie pytanie, zrobię Wam anielską odpowiedź przy tym pytaniu Waszym. Nieważne, jakie to jest pytanie, czy przy uczuciu, czy przy finansach, tak? Sprawdzimy, co nam karty tu odpowiedzą. Zastanówcie się, przystopujcie w momencie, kiedy macie pytanie w głowie, włączcie play. Ja tasuję karty dla Was, myślcie, zobaczymy, co Wam się tutaj pokaże. Odpowiedź anielska dla Was przy Waszym pytaniu. Kochani, przemyśl to, czyli karta na ten moment anielska, odpowiedź dla Was. Przemyśl to raz jeszcze. Może to nie być odpowiedni moment na pewne działanie, na pewne decyzje, na pewne rozwiązania w Waszym życiu. Kochani, kartę wyciągnę Wam jeszcze. Radę, poradę. Wróżek, czyli wiadomość od wróżek, takie karty. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie przy Waszym pytaniu, przy Was, przy Waszej energii. Kochani, wakacje. Odpowiedź, której poszukujesz, znajdziesz podczas wakacji, odpoczynku lub wyjazdu. Kochani, taka informacja, czyli coś się zadzieje w lato. To jest informacja typowo. Poczekaj, daj czas, niech się zadzieje. Zadzieje się w lato. Tak? No i dobra, oczyszczamy karty. Zobaczymy, co przy bliźniętach nam się tutaj zadzieje. Przy finansach, przy pieniądzach. Przy finansach, przy pieniądzach. Przy finansach, przy pieniądzach dla Was. Kochani, od razu mówię, że przy finansach i przy pieniądzach. Prognoza jest na 2 tygodnie, ale dla Was jest informacja, że coś się zadzieje od 24 godzin, tak, do 4 tygodni, czyli od dziś, od momentu stawiania kart przeze mnie. Dla części z Was to, o czym teraz będę mówić, zadzieje się od 24 godzin do 4 tygodni. Mimo że karty stawiam na prognozę od 29 marca, to ta karta informuje, że coś może zadzieć się wcześniej albo przeciągnąć do 4 tygodni, tak? Żebyście taką mieli świadomość. Kochani, przy Was karta, która mówi przy finansach, to jest generalnie stabilność finansowa przy Was, tak? Wewnętrzny rozwój, powodzenie i ta karta jak gdyby niweluje wszelkie negatywne aspekty finansów w Waszym życiu. Czyli w ciągu tych 4 tygodni, powiedzmy dla Was, bo przy rozkładzie na finanse tak to będzie działało, same szczęśliwe zmiany. Tu jest jakiś prezent, awans lub podwyżka. Tu jest informacja jakaś dla Was, na którą czekacie. Lub znalezienie pracy dla części z Was. Jeżeli ktoś nie ma pracy i szuka tej pracy, ta praca do niego jak gdyby przyjdzie, tak? Czyli na zasadzie tak jak taka, gdzieś tam jest taka reklama, praca szuka człowieka, to ta praca Was znajdzie, tak? Na ten moment dla Was. Tak to tutaj widzę. I to się wszystko dzieje przy Was, przy Waszej osobie na ten moment, tak? Zobaczymy, co przy tych finansach nam się jeszcze tu pokaże. Co przy tych finansach nam się jeszcze tu pokaże dla Was. O, widzicie? Widzicie, co jak skaczą te karty mi? I tu jest rzeczywiście zmiana pracy dla Was, nowe perspektywy, nowe przedsięwzięcia. No, jak coś się przed Wami otworzą, jakieś drzwi. Ktoś Wam coś zaproponuje, tak? Ktoś Wam pomoże. Tak jak mówię, osoby, które szukają pracy, ta praca do nich przyjdzie, tak? Ktoś się do nich odezwie. Zmiana pracy. Przy Was samych. Może to być zmiana miejsca zamieszkania. Coś, co dzieje się przy Waszym domu, tak? Zmiana miejsca zamieszkania. Kochani, ktoś, kto myśli o sprzedaży lub kupnie domu, tu jest stabilizacja, czyli na zasadzie ten okres będzie korzystny na podejmowanie decyzji i można w tym okresie te decyzje podejmować, tak?
Tu jest jeszcze dla Was, szykuje się jakaś budowa dla części z Was, tak? Czyli na zasadzie, ktoś może chcieć rozpocząć budowę lub jakieś sprawy związane przy budowie domu, przy kupnie mieszkania, to wszystko na ten moment jest korzystne. Na te 2 tygodnie do przodu, jak najbardziej te 2 tygodnie, które będą, no tu 4 mi się pokazują przy finansach, tak? W ciągu tych 4 tygodni można załatwiać wszelkie sprawy urzędowe, które będą pomyślnie na Waszą korzyść, jak gdyby tu rozwiązane, tak? Nikt Wam nie będzie robił problemów. Kochani, co jeszcze? Przy Was. Jeżeli wśród Was jest osoba, która ma zawodowo do czynienia z pieniędzmi, tak? Tu przy Was dobra nowina. To jest dla osób, które zawodowo pracują przy pieniądzu. Przy Was dobra nowina. Wszystkie osoby, które mają, powiem Wam tak, syna, tu powiem Wam tak dosłownie, wiem, że może Was być dużo i to jest obszerny temat, ale osoby, które mają syna, syna dorosłego, tu zaznaczę, syna dorosłego, przy tej osobie dobra nowina dla Was, tak? Czyli dostaniecie ze strony właśnie swojego dziecka, syna, bardzo dobrą nowinę jakąś. On Wam przekaże jakąś dobrą nowinę. Nie będę wchodzić w szczegóły jaką, bo to jest temat na inny rozkład, ale przy Waszym domu dobra wiadomość od Waszego dziecka, które jest już dorosłe. Powiem Wam tak. Kochani, co dalej? Zobaczymy, co u Was w miłości się tutaj zadzieje przy znaku zodiaku bliźnięta, tak? Przy znaku zodiaku, ale na pewno Wasze życie w ciągu tych 4 tygodni przy finansach, przy pracy, przy Waszych takich, że tak powiem, no takich realnych sprawach, obróć się do góry nogami. Wszystko jest pozytywne, wszystko jest tak jak trzeba. Chociaż widzę, że tu okres jakiś przechodziliście niezbyt przyjemny, niezbyt fajny w Waszym życiu. Wszystko się ustabilizuje, wszystko się wyreguluje. Kochani, przy uczuciach, co dla bliźniaczków przy uczuciach nam się tu pokazuje? Część z Was jest po jakimś rozstaniu lub w trakcie jakiejś kłótni. Część przechodzi jakieś problemy, tak jakby partner oszukał. Partner oszukał. Nie był z Wami szczery. Zranił Was bardzo. Kochani, dla Was spotkanie z tą osobą. Tu Wam mówię, że jakaś osoba zamieszała w tym temacie. Tu ktoś przyłożył rękę do tego, że tak się stało między Wami, jak się stało. Co jeszcze? Spotkanie. Ta osoba się do Was odezwie. Ta osoba się do Was odezwie i jest spotkanie między Wami. Tu jest również, pokazuje mi się spotkanie przy Waszym domu w gronie rodzinnym, przy uczuciu również. Jest nowina odnośnie małżeństwa lub zaproszenia na ślub, spotkanie rodzinne, tak? To nie tyczy się świąt, w sensie świąt, bo wszyscy wiemy, że święta się zbliżają, to jest bardzo przewidywalne, ale to będzie taka wiadomość niespodziewana dla Was, tak? Przy uczuciu Waszym. Kochani, co jeszcze przy bliźniętach? Co jeszcze przy bliźniętach? Zobaczymy, co jeszcze przy bliźniętach. Kochani, u Was przy uczuciach nowy początek. Nowy początek. Dla części z Was w Waszym życiu pojawi się nowa osoba, tak? Pojawi się nowa osoba, partner, tak? Partner lub partnerka. O, patrzcie, jeszcze mi tutaj wyszła karta z boku, wypadła jeszcze jedna. Partner lub partnerka. Nowe uczucie na horyzoncie dla Was, kochani. Kogoś poznacie w przeciągu tego okresu, tych 2 tygodni, ale to jeszcze nie będzie to. To nie będzie takie iskrzenie, o, pstryk i Wy już będziecie oszołomieni. Nie, kochani, nawet ta osoba na pierwszy rzut nie będzie Wam się podobała. Mało tego, nawet możecie nie zwrócić na tą osobę uwagi, tak? To będzie, poznacie tą osobę przy Waszych znajomych. To jest przy gronie Waszej, tak naprawdę mi się pokazuje tu przyjaciółka, koleżanka, tak? Kobieta dojrzała, to może być jakaś, ktoś przy rodzinie, to może być matka, ciotka, tak? To może być jakaś Wasza po prostu przyjaciółka. I przy niej poznacie osobę, poznacie mężczyznę, który na pierwszy rzut oka wcale Wam nie przypadnie do gustu, wcale nie będzie w Waszym typie, tak? Na pierwszy rzut oka po prostu, generalnie nawet wręcz bym powiedziała, że nie będzie Wam się podobał, tak? Tak mi się to tutaj pokazuje. Nawet nie będzie Wam się podobała ta osoba. Nie będziecie jak gdyby brać jej pod uwagę. Tu karta również mi mówi, że to coś
może się wydarzyć, ta sytuacja, o której mówię teraz, czyli poznanie tego partnera, i pokazuje mi się karta czasu, czyli ta sytuacja może się przeciągnąć do około 3 miesięcy, tak? Czyli w ciągu, tak jak robię prognozę na 2 tygodnie, to mi tu karta wypada, że przy uczuciu jest informacja, że to w ciągu 3 miesięcy może się wydarzyć, kochani, dla Was, tak? Bardzo fajne karty. Kochani, jeżeli Wam się takie rozkłady podobają, jeżeli chcecie takie prognozy, piszcie do mnie, piszcie do mnie. Piszcie w komentarzach oczywiście. Do mnie też możecie pisać jak najbardziej. Jestem dostępna na e-mailu, e-mail zawsze w opisie. Piszcie w komentarzach, jeżeli Wam się takie rozkłady podobają, takie czytania. Będę Wam robić, przygotowywać takie czytania, kochani, specjalnie dla Was. Po prostu będziemy patrzeć, jak tutaj nam się karty przedstawią. Co jeszcze mi się pokazało przy Waszych uczuciach? Pewna osoba o Was myśli, osoba przy Waszym uczuciu, tak? Dla pewnych osób to jest zapowiedź romansu przy Was, czyli coś się zadzieje, nowy początek, nowy romans. To się tyczy też tej osoby, którą poznacie w niedługim czasie, ale jeżeli już kogoś macie na oku, tak mówię w cudzysłowie, na marginesie, nowy początek dla Was, ta osoba o Was bardzo myśli, myśli o Was pozytywnie, jest zauroczona na ten moment. Kochani, wszystkiego najlepszego Wam życzę, samych wspaniałości. Oczywiście widzimy się w kolejnym czytaniu, czekam na Wasze komentarze, a jeżeli się coś zadzieje u Was w życiu po moim czytaniu, piszcie do mnie, piszcie, będziemy w kontakcie, pozdrawiam Was serdecznie, do kolejnego czytania, cześć!